Szanowni Państwo, dobiega końca kadencja samorządu 2014-2018. Na inwestycje wydatkowaliśmy 25 milionów złotych, tak aby realizować jeden wspólny cel – rozwój naszego miasta i gminy Polanów. Inwestowaliśmy w drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Realizujemy budowę centrum przesiadkowego w Polanowie z budową dróg rowerowych. Kontynuowaliśmy inwestycje w ochronę środowiska. Wykonaliśmy kanalizację w miejscowościach Cetuń, Rosocha, Polanów i Świerczyna. Wkrótce rozpocznie się budowa kanalizacji w Bukowie oraz modernizacja hydroforni w 14 miejscowościach. Wspólnie razem z gminą Polanów po zabiegach pana burmistrza realizujemy ten właśnie projekt, który za nami. Wartość wszystkich robót to 4 300 000 zł. Za mną znajduje się most w Rzeczycy Wielkiej. To kolejna inwestycja realizowana przez województwo zachodniopomorskie, o którą zabiegał pan burmistrz Grzegorz Lipski. Ta inwestycja warta jest około 3 miliony złotych. To efekt świetnej współpracy, jaka jest pomiędzy gminą Polanów a województwem zachodniopomorskim. Przeprowadziliśmy gruntowne remonty w dwóch budynkach przedszkola, z czego jeden zaadoptowaliśmy na potrzeby żłobka. Modernizowaliśmy i doposażaliśmy pozostałe placówki oświatowe. Rozpoczęliśmy gazyfikację Polanowa. Wszystkie nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie, Żydowie i Nacławiu mają nowe remizy. Ich bogactwem są druhowie, strażacy oraz nowoczesny sprzęt. Wszyscy wiemy, jak ważne jest zdrowie. Zakupiliśmy 3 nowoczesne aparaty medyczne, ułatwiające diagnostykę w Polanowskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Wspieramy inicjatywy obywatelskie. Dzięki temu w wielu miejscowościach powstają strefy aktywności fizycznej i rekreacji, place zabaw, zewnętrzne siłownie i wiatry. Na terenie gminy funkcjonuje 14 świetlic i 4 biblioteki, które stanowią ofertę edukacyjną i kulturalną dla mieszkańców. Kalendarz imprez gminnych jest coraz bogatszy. Międzynarodowy zlot motocykli, koncerty, przeglądy, biesiady, festyny sołeckie i parafialne, jarmarki, dożynki, mecze. Integrujemy mieszkańców wokół wspólnych przedsięwzięć, takich jak Orszach Trzech Króli i pielgrzymki. Promujemy Świętą Górę Polanowską. Dzięki wszechstronnym działaniom dzisiaj wspólnie cieszymy się z osiągniętych rezultatów.